No, to był początek lat 70. Byliśmy na pięknym rajdzie w Katowicach i pan Tabęcki przyjechał swoim Mercedesem kompresorowym 540K. I to był początek naszej znajomości. Jakoś tak doszły tutaj Studebaker, bardzo mu się spodobał, no, bo wówczas poziom odrestaurowania aut był raczej bardzo niski. Ten jego Mercedes też był w tak zwanym stanie oryginalnym. No i tak się ta znajomość zaczęła i zaczęliśmy się wielkim szacunkiem. Odwiedzałem parokrotnie pana Tabęckiego, wiele dyskusji odbyliśmy technicznych i historycznych. Jego wiedza była ogromna, szczególnie o sporcie wyścigowym w przedwojennej Polsce. Wspaniała to była kolekcja. To były takie rarytasy, że niewielu ludzi na świecie ma takie weterany, jak miał pan Tabęcki. No była tam Bugatti, znaczy można powiedzieć dwie Bugatti tam były, bo była taka typ 43 z karoserią Ventoux i była taka dziwna Bugatti Roadster poprzerabiana do jakiegoś tam specjalnego wyścigu, nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć do jakiego, w książkach to jest opisane. No i były dwa Mercedesy kompresorowe, oba odkryte. Bardzo wiele wspaniałych aut, był Delage, Jaguar, BMW, Maybach SW38. Boleję tylko nad tym, że ta kolekcja jest zniszczona, rozkradana i tak dalej. Nigdy nie przypuszczaliśmy takiego żałosnego końca